Witam je wszystkich bardzo serdecznie. Jest ze mną Marcelina Zawadzka i Małgosia Smelcerz. W dzisiejszym odcinku przenosimy się oczami wyobraźni do słonecznego miejsca, do pięknego oceanu, do morskiej bryzy, ale staramy się też pomyśleć o mieście artystów. Tak, będziemy mówili o Sydney, Australii i o Berlinie. Sydney, w ogóle Australia, jest cudownym miejscem, do którego chętnie wracam, jest bardzo daleko, ale też często się przynoszę myślami. Pierwszy raz w życiu tam surfowałam, no i to są cudowne wspomnienia. Naturalny też makijaż i akurat naturalna pomadka, tutaj numer 6. I Berlin, czyli miasto artystów, kiedy mamy na przykład kilka godzin albo 1-2 dni wolnego, możemy tam się wybrać, nawet samochodem, szybko, fajnie, artystycznie, cudowne vintage shopy, które uwielbiam. Wszyscy kochamy. I to jest Berlin numer 5, czyli połączymy taką bryzę morską i taką naturalność z artystycznym miastem. Właśnie, skoro mówimy o artystycznych kolorach, to pokażemy Wam dzisiaj najmodniejsze wykończenie ust ombre. Zostańcie z nami. Mi słoneczne miejsca kojarzą się przede wszystkim ze słonecznym makijażem, więc rozpoczniemy od wymodelowania buzi Marceli, która i tak już jest pięknie opalona, ale konturowania nigdy za dużo. Więc użyjemy najnowszej paletki, która ma zimny odcień, typowo przeznaczony do modelowania twarzy. I właśnie taki odcień nakładam tutaj na zewnętrzną część twarzy, kierując ten ruch od górnej części ucha do linii ust. Ja bardzo lubię nakładać ten produkt też odrobinkę na nosek, żeby sobie go delikatnie wyszczupić. I na linię czoła, żeby stworzyć efekt skóry delikatnie muśniętej słońcem. Przyjemnie. Można zasypiać. W tym zestawie mamy jeszcze jaśniejszy puder, który jest bardzo dobry, jeżeli chcemy ukryć zmęczenie pod okiem. A więc... A tak bywa. Czasami bywa, każdemu się zdarza. Popatrzymy sobie do góry. Ale w bardzo łatwy sposób możemy to ukryć. O! Gotowe. Teraz, żeby dodać twarzy jeszcze odrobinę świeżości, na centralną część policzka nałożymy róż w morelowym odcieniu. Nakładamy na środkową część policzka i proszę Cię, Marcel, żebyś się uśmiechnęła. O, i tutaj pojawia nam się właśnie ta najwyższa część kości policzkowej, na którą nakładamy produkt i rozcieramy zawsze ku zewnątrz. I aby jeszcze bardziej podkreślić efekt tego słonecznego makijażu, nałożę odrobinę rozświetlacza na szczyt skroni nosa oraz na dekolt, a na skronie delikatnie na nosek z drugiej strony. I na usta nakładamy rozświetlacz w złocistym kolorze, który Marcela uwielbia. To prawda. Ulubiony kolor. Możemy też zaznaczyć delikatnie linię dekoltu, aby podkreślić opaleniznę. Usta będą pomalowane techniką ombre. Aby uzyskać taki efekt, musimy zacząć od nałożenia ciemniejszej pomadki na całe usta. U nas tą pomadką będzie pomadka numer 05 w kolorze Berlin. Bezpośrednio ze sztyftu aplikujemy ją na całe usta. Tu jest to naprawdę przepiękny kolor w zimnym odcieniu zgaszonego różu, który jest naprawdę jednym z najmodniejszych aktualnie matowych kolorów. Jeżeli pomadkę Berlin chciałybyście aplikować samodzielnie, to prezentuje się ona w ten sposób. Teraz na sam środek ust nałożę jaśniejszą pomadkę w odcieniu 06 Sydney. Staramy się aplikować ją tak jakby tylko i wyłącznie na tej wewnętrznej części ust i za chwilę rozetrę to pędzelkiem, aby uzyskać takie nieskazitelne przejście. Zamieniam teraz pędzelek na czysty i rozcieram pomadkę na krawędzie pomadki Berlin. Myślę, że wszystkie odważniejsze osoby, artystyczne dusze odnajdą się w tym połączeniu. Uzupełnieniem makijażu pomadek będzie nałożenie lakieru do paznokci w odpowiadającym im kolorze. Najpierw nałożyłyśmy na prawą rękę Marceli kolor Berlin, natomiast na jej lewą rękę nałożymy jaśniejszy odcień Sydney. Marcela się zgodziła dzisiaj na takie połączenie, aby zaprezentować Wam kolory. Moim zdaniem dużą zaletą tych lakierów jest to, że jedna warstwa wystarczy, żeby pokryć naprawdę kryjącą warstwą. Wystarczy jedna, jeżeli nie mamy na przykład czasu i lakier już wygląda super.
nasz słoneczny makijaż z odważnym, artystycznym akcentem gotowym. Ciekawa jestem, Marcela, jak się czujesz? Ja się bardzo dobrze czuję. No i uwielbiam w ogóle ten styl i uwielbiam, Gosiu, jak ty mnie malujesz. Och, bardzo miło. Ci się oddaję kompletnie w twoje ręce, więc dla mnie zawsze dobrze. A teraz uciekamy, nie wiem, albo bliżej, jak mamy mniej czasu do Berlina, albo do Sydney, do Australii. Jak mamy więcej. No, do zobaczenia. Do zobaczenia.